Jestem tak podekscytowana, że nie oddam fartucha. Oj, nie oddam. Cóż za zapach, a jak mi się podoba ten kolor, to jest koniec świata. Koniec świata! Ale zobaczcie, co tu się dzieje. To już chyba cały tydzień jest i nic nie kipło. Jedna z was mi napisała, żeby zioła miały cały czas wodę od spodu. Ale zapachniało miętką. Tak, koty się biją z tyłu jakby co? Muszę wlać wodę, o! No muszę podlać moje ziółka w sypialni. A tutaj mam jeszcze takie piękne, chciałam powiedzieć serduszko. Jajuszko. Tak, mam już jajuszko. Znowu ten piękny kolor, no tak mi się podoba, że szok. Ekspres się płucze w tle jakby co. Tu się coś dzieje. I tu moja ekipa również się rozrasta. I tak wiem, że trzeba dbać o to, żeby koty nie podgryzły nie tylko tych kwiatów, ale całej mojej dżungli w domu. O, nam się donica buja nieźle. Wszystko nam wzrasta i słuchajcie, tak się bałam. Widzicie tu? Natka wzrosła. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Wzięła mnie na sok marchwiowy z dodatkiem miodu. Dawno nie piłam, a bardzo lubię. I... Wróć! Byłam u koleżanki i słuchajcie, zrobiła tak pyszne ciasto. Tak, ja jadłam ciasto, tak. I umówmy się, to, że ja nie mam potrzeby jedzenia ciasta, nie znaczy, że ja go nie lubię. I że go wcale nie jem. Żebyśmy dobrze sobie wszystko wyobrazowali. I słuchajcie, zrobiła tak zarąbiste brownie. I dużo ludzi nie lubi brownie ze względu na to, że jest bardzo czekoladowe. A to było przełożone masą kajmakową albo masą krówkową, którą właśnie muszę jeszcze dorwać. I dodatkowo od góry był krem z owocami. I po prostu będziemy to zaraz robić. Rozumiecie to? Jeszcze łyka i jedziemy. W poszukiwaniu kajmaku albo masy krówkowej. Ja będę ciasto robić. Koń by się uśmiał. Pokażę wam szybko, co kupiłam. Jeszcze raz te przykładki z Biedronki. One są po 10 zł, 5 sztuk. Kto pamięta historię tego talerzyka? Zamiast wziąć dwa, żeby mieć dwa do kompletu do sushi, to wzięłam jeden i teraz był ten sam wzór, więc mam w końcu dwa do kompletu. Dalej, słuchajcie, mamy maseczki. Gdzieś jeszcze są dwie, zaraz wyjmę. Be Beauty. Ostatnio muszę się, znaczy muszę, ostatnio się maseczkuję prawie codziennie, bo co? Bo taki mam suchy paszczak. I dalej mamy, słuchajcie, bardzo mnie urzekły przybory kuchenne. Czepaczka, taka piękność i taka piękność. Także takie przybory. Do ciasta będzie nam potrzebna śmietanka 30. Umówmy się od razu, że to ciasto nie jest kostka masła. O, jeszcze jest taka maseczka. I jeszcze jest jedna maseczka, o. Jeszcze jest taka maseczka. Dobra, to mamy maseczki. Czekoladę. I gorzką mam akurat cukier, bo w tym domu nie ma cukru po prostu, nikt nie słodzi, a ostatnio nawet jak znajomi przychodzili, to przechodzili po prostu detoks cukrowy, bo u nas nie ma cukru, ale w końcu kupiłam. Mascarpone będziemy potrzebowali, masa krówkowa, niestety ona jest zbyt duża, u mnie innej nie było i słuchajcie, 100% olej ryżowy, który również można używać w obróbce cieplnej, termicznej albo do sałatek. Nigdy nie miałam, bardzo chętnie chciałam wypróbować, także super. No to co, jestem podniecona, podjarana, bo będziemy robili ciasto, ja pierdziulę. Tak, odbiło mi. Odbiło mi już całkowicie do reszty. Jestem wygnieciona, tak kołam prasować. I założyłam sobie fartuszek, w którym ostatnio występował tata Marek. Teraz was obniżę i pokażę wam, co tutaj mam. I mam trochę kawy. Różowy landryn. Chciałabyś, nie? Taki suchy żart. W ogóle jak gotuję, to zauważyliście, że się nie brudzę, nie? Nie wiem, jak ja to robię, ale nie brudzę się. Po prostu się. Kawa na bok i teraz tak, potrzebujemy trochę mąki, trochę cukru pudru, trochę cukru, śmietanka 36, która temperatura pokojowa, mascarpone, też niestety nie całe opakowanie, 4 jajka, pół kostki masła,
Tutaj mam czekoladę pół kostki 90 i miała być do tego połowa kostki mlecznej, ale dam całą, bo nie chcę tak, o, żeby coś tutaj mi zostawało. I masa kajmakowa, krówkowa. Jeżeli chcecie zwiększyć tą porcję, bo to jest fajne, że tej porcji jest mniej, jeżeli chcecie więcej, po prostu robicie to razy dwa, czyli 8 jajek. Krówka akurat Wam starczy wtedy na dwie porcje, bo tej jest za dużo niestety. Cała kostka masła i jeszcze półtorej kostki czekolady. I stwierdziłam, że będę fajna i chcę to zrobić właśnie w tych miseczkach do zapiekania, które kupiłam sobie wczoraj w tym outlecie w Koninie po 3,70. One były wczoraj we vlogu, także ja zaraz je umyję, bo one jeszcze były nieumyte. Także zobaczymy, czy to będzie fajny pomysł. Najpierw potrzebujemy zagotować wodę i ustawiamy na tym michę. Uwaga, oparzy się czy się nie oparzy? A, udało się, udało się. Wrzucamy tutaj teraz do naszego gara pół kostki masła i całą naszą czekoladę. Naszą masę czekoladową musimy teraz przestudzić, bo by nam się ścięły jajka. Do miski wbijam sobie jajka. Oczywiście najlepiej jest wbijać każde jajko po kolei, bo w razie zbuka jesteśmy w czarnym tyłku i musimy wszystko wyrzucić. Juhu! Do naszych jajuszek należy wsypać raz, dwa, trzy, cztery płaskie łyżki cukru i po prostu miksujemy. Dosypujemy, słuchajcie, dwie czubate miały być, no to jeszcze trochę łyżki mąki, więc ciasto idealne dla mnie, bo za dużo robić nie trzeba i miksujemy. Pytałam mojej koleżanki i ona mówi, że jeżeli wysmaruje, o matko, jeszcze zbiję, wcale nie zrobię, jeżeli wysmaruje moje foremki masłem i obsypię sobie do wyboru mąką albo bułką tartą, to powinno być git. Chociaż ja mam... Nie, no ja zbiję to, dobra, już w ogóle. Chociaż ja mam obawy i wolałabym chyba wyłożyć to papierem do pieczenia, ale... No może będzie ładniej wyglądać wtedy, co? Jezu, żeby to tylko wyszło! To już będzie pół biedy. O! I to jest ten kąt, w którym chociaż trochę to widać 180 stopni. Bez wariata. Czyli bez termoobiegu. Myślę, że to jest idealny moment, aby przełożyć moją masę. Jak to pięknie wygląda. Normalnie będę pani ciasteczkowa. Bez kitu. Przekładamy wszystko. Miksujemy to wszystko. I to już jest gotowe. Czujecie to? Z tego wszystkiego to ja aż sobie usiadłam. Powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy mojej masy nie będzie na jeszcze jedną foremkę, ale zobaczymy, więc dobra. Słuchajcie, przelewamy. Chociaż nie, to się tak wydaje, więc przelewamy trochę na spód. Moim nowym tym narzędziem z Biedronki, spokojnie, umyłam wszystko. O Boże, wszystko leci! Jakbym włączyła kamerę, to by było lepiej. Słuchajcie, tak po prostu teraz układamy sobie w miarę cienko. Jezu, jaka dawka kalorii, ja nie wierzę. Ja nie wierzę. I znowu zakrywamy. Umówmy się szczerze, że te naczynia są takie dosyć spore, więc można powiedzieć, że z tego wyjdą 4 porcje. Zresztą możecie to włożyć w jakie foremki Wam pasuje. Bazyl, przestań, nie stresuj mnie. Głodny jesteś? Głodny, nie? W takim momencie, gdy ja się ekscytuję, to Ty musisz być głodny. Zamiast siedzieć ze mną. Trzymać mnie łapą. Za moją dłoń. Albo jak już kucam, to za kolano. Bo będzie szybciej. I mnie wspierać, że ciasto mi wyjdzie, żebym się nie załamywała. Że będzie dobrze. To Ty musisz być głodna. Ale Ci kazanie strzeliłam, nie? Kuźwa, o co jej chodzi? Ciasto rośnie, więc powinno być ok, ale mam teraz obawy, że nie wyjdzie mi z foremki i nie będzie już takie ładne, jakbym chciała je na przykład podać. Mimo, iż to będzie tylko dla nas,
ale kiedy zależy mi na wyglądzie wizualnym, nawet dla nas, chociaż nie zawsze mi we wszystkich potrawach zależy, ale akurat w tym przypadku chciałabym, żeby mi to wyszło. I równie dobrze można bez żadnego problemu, słuchajcie, zrobić to wszystko mikserem. Ja jeszcze mikserka nie chowam, bo potrzebny będzie nam do tej masy śmietany z mascarpone. I może ktoś jest takim leworęczny i niezdolny do robienia ciast jak ja i może to będzie jakieś światełko w tunelu? Że nawet bez mikserka jesteśmy w stanie to zrobić? Zobaczcie, jakie teraz brzuchy dostały. Po konsultacji telefonicznej z moją koleżanką, która dobrze mi doradziła i dobrze, że do niej zadzwoniłam, bo czułam, że coś mi tu nie gra, czy przypadkiem nie wydłużyć czasu pieczenia ze względu na to, iż moje foremki po prostu były wysokie. Rozumiecie? To ciasto jednak miało dwie warstwy i to dość wysokie. I podciągnęłyśmy to, słuchajcie, na razie do 32 minut. Zobaczcie na to. Juhu! Nie krzycz tak, bo zaraz będzie po wszystkim. Juhu! Nie, to jest niesamowite, nie pierdziele, to jest niesamowite. Normalnie odkryłam nowe powołanie. Charlotte na słodko. Jezus, Jezus! Małe ujęcie z góry. No czujecie bazuchę? Yeah! Jak dzieciuk się cieszy, jak dzieciuk. Teraz musi to nam przestygnąć. Bałam się, że mi nie wyjdą, a tu zobaczcie. Po mistrzowsku. Bez żadnego problemu. Jeszcze czekamy, żeby sobie troszeczkę przystygły. One jeszcze są trochę cieplutkie. Mikserek gotowy do akcji i damy sobie pół serka. Jeżeli byście robili całą porcję, to dajcie cały. Więc damy sobie pół serka. Jeżeli chodzi o śmietankę, to dajcie na oko. Nie wiem, ja na razie dam dwie łyżki. Zobaczymy w trakcie, co z tego wyjdzie. No i teraz mam wszystko brudne i nie nabiorę. I teraz musicie sobie to osłodzić i moja koleżanka mówi, że to jest kwestia gustu. Jakie lubicie słodkie, takie słodzicie. Słodzicie czym chcecie. Ja używam do tego celu cukier, puder. Dam na razie łyżkę. Może to starczy. I po prostu miksujemy i sprawdzamy, czy śmietany Wam starczy, czy cukru Wam starczy. I dodatkowo, jeżeli chcecie to włożyć do lodówki, żeby Wam się to lepiej trzymało jeszcze, użyjcie śmietan fix. Tak to wszystko wygląda. Ja dałam jeszcze trochę cukru ze względu na to, że tutaj, słuchajcie, pójdzie jeszcze owoc. I można jak najbardziej to przekroić i ułożyć owoce w środku. Albo zrobić tak jak ja. Nie sądziłam, że mi to aż tak wyrośnie, więc cyk, 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 cyk i potem przed podaniem najlepiej do lodu z tym. Takie coś wyczarowałam, teraz na godzinkę do lodówki i możemy jeść. Milik w misce. Milik. No co, wyjdzie ciasto, to wyjdzie, nie to nie, matko. Oho, skończył lunch. Skończył lunch. Samemu nie posiedzisz. No nie. Ale korzystając z okazji, chciałam Wam pokazać. To było moje ostatnie oryginalne etui z AliExpress. A teraz zobacz, jaki on czaderski marmur. Piękny. Bardzo ładny i to jest takie bardziej gumiaste, a ten jest bardziej sztywny. Nie jest taki strasznie sztywny, bo są jeszcze bardziej sztywne, ale jest sztywniejszy i jakoś lepiej mi się go użytkuje. Naprawdę super. Jeszcze nie skończyłam z etui. Jeszcze chyba ze dwa. On na swoją komórkę też chce. Ale na czy 10 to chyba nie produkują. Jak mi się pozwijał. Cały czas leży w fartuchu. Szlafrok sobie z niego zrobię bez jaj. Ryśka wali toaletę. I znowu kolejny kod jest kobietą. No czujecie to? W końcu mi wyszło! W końcu! No wizualnie nie ma się do czego przyczepić, prawda? No nie ma, no nie ma. Jest pięknie, jest cudownie. Ciekawe, czy jest smacznie. No dobra, to teraz, żeby nie było, musimy się za to jakoś zabrać. Kurze melodia. Poszło. Wow. No ja nie mogę się napatrzyć. No w końcu ja ciast nie robię. No i to jest moje arcydzieło. Przepraszam, że nie nagrałam, ale nawet nie wiem dlaczego ja to jem normalnym widelcem.
Nie wiem. Ale to jest nieistotne. Naprawdę, to jest wcale nieistotne. Tak wygląda bardzo dumna z siebie kobieta. Mam kartkę od Witki. Dziękuję za przepiękny list zawarty i nie jest podpisane imię. Ale tak sobie myślę, bo dostałam, słuchajcie, na jajuszka. O, teraz mamy jajuszka do zdobienia. A może kochana ma na imię Iwona, bo Dawid dostał do zasadzenia papryczki ostre. Iwona! Nie wiem, no nie ma podpisane. Dziękuję bardzo serdecznie za przemiłe słowa. Coś niesamowitego i przede wszystkim dziękuję w ogóle za gest wysłania kartki. No i Bieszczady, kuszą, Bieszczady, Mazury, kusi ta Polska nasza, aż wstyd, że człowiek nie był, wiecie, naprawdę. Tutaj mam taki karton, zamówiłam sobie coś do kwiata, ale to jutro. Jakoś tak wyglądam, jakbym była zmarnowana życie. Ładne to etui, nie? Ładne. W końcu zmęczyłam i zamówiłam sobie coś takiego bardziej domskiego. Spokojnie. Jakieś dziecięce też jeszcze się pojawią. Jutro jest sobota, cały czas vlogi są na bieżąco, calutki czas. Co planujecie na weekend? Jakieś macie plany? Czy nic nie robicie? Czy może jesteście niestety w pracy? I ja mam dzisiaj okropny dzień. Ja mam dzisiaj okropny dzień. Muszę jeszcze jechać w 3 miejsca i załatwić 2 sprawy. Takich 2 jak nas 3 nie ma ani jednego. Coś w tym stylu. Dobra, odpalam na chwilę kompa. Muszę zrobić parę rzeczy. Jechać, załatwić to, co mam załatwić. Wam życzę miłego weekendu. I taka krótka informacja, jeżeli chodzi o live w niedzielę. Podaliście propozycję, abym podała Wam składniki, bo chcecie ze mną ugotować tą samą potrawę. Stwierdzam, że zrobimy sobie burgery. Będzie to w informacji pod filmem jutro. Będę też informowała dla tych, co mnie obserwują na Instagramie, więc zerkajcie też na Instagram. I live będzie między godziną 14-15. Ja wiem, że to jest może taka godzina średnioobiadowa, ale ze względu na to, że jest światło jeszcze, bo później wieczorem to wiecie, jest ciemno jak w dupie, za przeproszeniem, to światło jest takie pomarańczowe i będzie źle widać, a wiadomo, że prowadzenie transmisji na żywo jeszcze zabiera nam jakość tego wszystkiego, więc w ogóle będzie już jazz niesamowity, więc tak mniej więcej to będzie wyglądało. Będę jutro o wszystkim informować, także jeżeli ktoś będzie chciał ugotować ze mną to na żywo, to na Instagramie i we vlogu spodziewajcie się dokładnej listy składników. Ja Wam podam na 2 osoby, a Wy jeżeli będziecie chcieli, to sobie oczywiście pomnożycie to albo zwiększycie dla swojej grupy docelowej. Dobra, dzięki serdeczne za dzisiejszy dzień i pod moje dzisiejsze ciasto, które mi... ...ma być co innego, ale cholera jasna mi wyszło! Poproszę o kciuka do góry. Widzimy się jutro, do zobaczenia, cześć!